Dzień dobry. Donald Tusk rozpoczął dziś wizytę w Kijowie. Premier pojechał do Ukrainy, żeby spotkać się m.in. z Wołodymirem Załęskim, a tymczasem w Polsce wraca spór o media publiczne. Sąd odrzucił wniosek o postawienie w stan likwidacji Polskiego Radia. Więcej o tym piszemy na fakt.pl, a to jest program Fakt Live. Jan Kwietniewski, witam i zapraszam. A naszym dzisiejszym gościem jest pani politolog, pani doktor Anna Materska-Sosnowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani doktor, sąd oddalił wniosek o wpisanie zmian w KRS dotyczących Polskiego Radia. Czy to jest wielka porażka polityczna nowego rządu? Nie, myślę, że to było do przewidzenia i brali to pod uwagę, zwłaszcza, że poprzednie wpisy dotyczące telewizji publicznej również nie zostały zaakceptowane. I to, co mówił wcześniej już minister Sienkiewicz, że w takim razie sprawa rozstrzygnie się przed sądem, a nie tylko przed referendarzem, który dokonuje aktu takiego administracyjnego. Więc tak naprawdę ten spór się rozpoczął, ale szybkiego końca jego niestety nie widzę. Zwłaszcza, że ani z jednej, ani z drugiej strony nie widać żadnej chęci wyjścia z tego sporu, bo po pierwsze, no dosyć tak ostro i jednoznacznie rządzący poszli z tymi decyzjami i szczerze mówiąc w ogóle się nie dziwię, dlatego że każdy, kto oglądał... A czy nie za ostro? Co to znaczy nie za ostro? Każdy, kto oglądał wiadomości przez ostatnie lata, a ja powiem ze zdziwieniem, nawet po wyborach z 15 października, kiedy wynik był już znany i rozstrzygnięty, musiał mieć świadomość, że język, jakim posługują się osoby tam pracujące, przekaz, jaki płynie, jest bardzo szkodliwy dla nas wszystkich, dla nas obywatelek i obywateli i będzie miało to daleko idące skutki polityczne. I to jest jakby jedna część sporu. Prezydent w dzisiejszym wywiadzie opublikowanym w innej gazecie niż państwa, mówi o tym, że... Mówimy o wywiadzie w Super Ekspresie, my się tego nie wstydzimy, tak, piszemy o tym. W Super Ekspresie, tak, że mówi właśnie o Radzie Mediów Narodowych, że to jest zgodne z ustawą, że właściwie to można inaczej próbować to rozwiązać, natomiast szczerze mówiąc nie widzę tutaj ani jakiejkolwiek chęci współpracy ze stron, ani miejsca na kompromis. Więc nie wiem, czy można było inaczej. Spory uczonych prawników są na ten temat już głośne. Tylko proszę powiedzieć pani doktor, czy naprawdę pani osobiście podobała się forma przejęcia mediów publicznych? Mam tutaj na myśli wyłączenie sygnału Telewizji Polskiej, TVP Info, takie niejasne dość okoliczności, wchodzenie firmy ochroniarskiej, umieśnionych mężczyzn do siedziby spółek, chociażby na Woronicza. Czy to pani zdaniem w ten sposób powinno było wyglądać? Znaczy, ja się z panem zgadzam, że absolutnie to nie powinno tak wyglądać i zgadzam się z tym, co pan mówi, że jeszcze nigdy nie mieliśmy tak skandalicznego przekazywania władzy, z jakim mieliśmy do czynienia ostatnio. Nie przypominam sobie, bo nie było takiego faktu w naszej historii, krótkiej, bo krótkiej, ale zawsze, żeby byli pracownicy okupowali się w budynku na Placu Powstańców, żeby posłowie pod przykrywką legitymacji poselskiej, że dokonują kontroli poselskiej, wchodzili do jakiegokolwiek urzędu, czy biura, czy instytucji z... Nie, to jest nieprawda, co tutaj jest napisane, albo to trzeba pasek doprecyzować. Nie tak skandaliczne przejmowanie władzy, tylko oddawanie władzy, a przejmowanie w takich warunkach to jest zupełnie co innego. Nie było jeszcze ekipy, która by się w ten sposób okopała, jak PiS przy oddawaniu władzy, łącznie z dwutygodniowym rządem premiera Morawieckiego, ani posłów, którzy posługując się legitymacją poselską, mówili, że to policja, tak? I wchodzili i okupowali. No przecież budynek na Powstańców Warszawy był okupowany do zeszłego tygodnia chyba. A to pani doktor, w takim razie to jest, można powiedzieć, takie paliwo wyborcze dla Koalicji Obywatelskiej na te nadchodzące wybory samorządowe, pani zdaniem? Można powiedzieć, że ta kampania już się rozpoczęła? Ta kampania się w pełni rozpoczęła i nie jest to paliwo tylko dla koalicji rządzącej, ale również dla Prawa i Sprawiedliwości. Ta
taka nieustająca polaryzacja, ta agresja słowna, to zmienianie pojęć i znaczeń jest wykorzystywane przez obie strony właśnie już w kampanii, która de facto trwa, bo mówimy i o kampanii samorządowej, która będzie bardzo trudną, taką brutalną kampanią, ale również przy kampanii do Parlamentu Europejskiego. Moim zdaniem to, jeżeli chcemy naprawdę uratować system demokratyczny, a nie doprowadzać do takiej autokracji, należy przede wszystkim zrobić bardzo porządne audyty we wszystkich instytucjach, które są instytucjami jakkolwiek związanymi z rządem czy z administracją publiczną i po prostu rozliczać i pokazywać, co się działo, jak się działo i jak temu zapobiegać. Jeżeli nie będzie takiej partycypacji oddolnej nas, obywateli, czyli jak może wyglądać ta partycypacja? Przede wszystkim informacja, pełny dostęp do informacji, jak sytuacja wygląda, jak również nasz taki obywatelska postawa, to niestety może być recydywa takiego populizmu i takich rządów. Teraz chcemy zapytać, ponieważ wydaje się, że Donald Tusk, no, chyba możemy tak powiedzieć, dostał wiatru w żagle, bo w niedawnym badaniu wykonanym dla Wirtualnej Polski ponad połowa ankietowanych no, dobrze oceniła początek jego rządów. Pani zdaniem to jest tylko chwila szczęścia dla rządu Donalda Tuska, czy to się może utrzymać w perspektywie kilku najbliższych miesięcy? W kilka miesięcy tak, ale taki karnawał zaufania nie trwa wiecznie i to jest takie klasyczne wzrost zaufania dla ekipy przejmującej władzę, to jest jakby oczywiste. Natomiast pytanie, jak długo to się utrzymuje i w którym momencie wyborcy i wyborczynie zwracają uwagę nie tylko na pewną formę albo nie tylko na rozliczenie, ale również na realizację oczekiwanych postulatów albo postulatów złożonych w obietnicach w kampanii wyborczej. Więc na pewno te 100 dni rządu, które jeszcze nie... To jest taki kredyt zaufania? Tak, teraz czekamy na realizację tych obietnic i tak cierpliwie, a potem może już ludzie mogą nie być tacy cierpliwi, tak? Tak, zawsze jest pewien kredyt zaufania. Pytanie, jak długo będzie rozciągnięty. No, zakładam, że do wyborów, tak naprawdę do końca wyborów w czerwcu też niewiele zdarzy się tutaj jakichś takich trzęsień ziemi poważniejszych. Natomiast realizacja gdzieś nastąpi, też zależy których postulatów oczywiście, nastąpi jakby w drugim tym kroku, czy w drugiej fazie, ale ja bym chciała powiedzieć, że Donald Tusk nie tylko dostał wiatru w żagle przez poparcie płynące od strony badanych, ale również proszę zobaczyć ta jego wizyta dzisiejsza w Kijowie, jak bardzo jest to ważna wizyta i nie tylko ze względu na nasze sprawy wewnętrzne, nie tylko ze względu na protesty na granicy, czy dotyczące przewoźników, czy dotyczące wywozu produktów rolnych z Ukrainy, czy otwarcie w ogóle rynku na Ukrainę europejskiego, ale też w kontekście tych zbliżających się olbrzymimi krokami wyborów w Stanach Zjednoczonych, jak może zmienić się pozycja samej Unii Europejskiej, a w tym Polski, w stosunku do Ukrainy i w stosunku do Rosji. Pani doktor, teraz chciałbym się posłużyć cytatem, proszę mi pozwolić. Przeterminowe wybory powinny być hasłem koalicji 15 października, stwierdzenie, że nie jesteśmy w stanie rządzić w związku z obstrukcją prezydenta i musimy uzyskać silniejszy mandat, żeby móc je odrzucać, może być niezwykle silnym postulatem wyborczym. Tak powiedział w rozmowie z Wprost były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Pani zgadza się z taką diagnozą? Że dążenie do przedterminowych wyborów, no jeżeli... Tak, powinno być jej głównym postulatem. Ja nie zgadzam się z tym, ale znaczy może nie tyle nie zgadzam się, co byłabym bardzo ostrożna z takich przesłanek czysto społecznych, dlatego że z przesłanek politycznych, no to oczywiście przedterminowe wybory są dużo korzystniejsze dla partii rządzącej niż dla partii opozycyjnej, zwłaszcza jeżeli zostaną odpowiednio szybko, odpowiednio wcześnie
przeprowadzone. I rozumiem, że w tym kontekście mówił to prezydent Kwaśniewski. Natomiast od strony takiej społecznej, jakbyśmy dołożyli sobie jeszcze jedną kampanię wyborczą i trzecie wybory, po pierwsze w bardzo krótkim czasie, ale trzecie też w tym roku, z odłożonymi za 15 miesięcy wyborami prezydenckimi, no to społeczne koszty są tego bardzo duże i myślę, że takie zniechęcenie, apatia też byłaby dość duża w społeczeństwie. Tylko proszę zwrócić uwagę, jaką mamy sytuację. Prezydent Kwaśniewski ma rację z tym, że to odnowienie mandatu z większym poparciem dla koalicji rządzącej byłoby oczywiście ułatwieniem dla nich i mogłoby na nowo rozdać nie tylko karty, ale też pewnie te obietnice inaczej pozwoliłoby realizować. I zwłaszcza, że jak patrzymy na ostatnie sondaże, to nawet w CBOS-ie rośnie, a może właśnie dlatego, że w CBOS-ie rośnie poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, spada dla PiS-u, właściwie się zrównały, mimo że jedna jest wielopodmiotowym. Znaczy inaczej, że to są partie, a jeszcze do koalicji jeszcze brakuje, więc ta przewaga jeszcze większa by była. I przedterminowe wybory, na przykład w tym roku czy początek przyszłego, to byłaby bardzo zła sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości. I faktycznie dla nich mogłoby się to skończyć katastrofą. I nawet sprawa panów Kamińskiego i Wąsika nie pomogłaby uzbierać dostatecznej liczby poparcia Prawu i Sprawiedliwości, pani zdaniem? Nie, dlatego że to też badania pokazują, że po pierwsze wcale nawet cały elektorat Prawa i Sprawiedliwości nie uważa, nie przyjął narracji składanej przez tę partię w sprawie pana Kamińskiego i Wąsika. Po drugie, badania też pokazują, że 1/3, o ile dobrze pamiętam, elektoratu PiS-u gubi się, czyja jest właściwie wina i o co chodzi, i wcale nie ma większości dla ich uwolnienia. PiS przyjęło taką narrację, zmienia pojęcia, czy zmienia definicję pewnych pojęć, no ale bardzo trudno jest, a może wcale nie jest tak bardzo trudno, jak mi się wydaje, zakrzyczeć prawdę i rzeczywistość, ale to, co jest niebezpieczne jeszcze w tej narracji Prawa i Sprawiedliwości, no to dzisiejszy wywiad i kontrwywiad z panem prezydentem i z szefem kancelarii, z panem Mastalerkiem, gdzie właściwie obaj, no jest taki mocny dwugłos, to też pokazuje, że sam PiS nie jest spójny w tym przekazie, czy w procedurze, która powinna tam być zastosowana. I myślę, że to nie jest wystarczający czynnik do wygrania wyborów. Mało ale to pokazuje taki wewnętrzny podział w Prawie i Sprawiedliwości, pani zdaniem? Wewnętrzne kłótnie, starcia? Tak, myślę, że tak, dlatego że każda partia po wyborach musi rozliczyć się po przegranej kampanii wyborczej. To też jest takie naturalne. I to nie następuje w PiS-ie z powodów również naturalnych, no bo są w ciągu kampanijnym, bo czekamy i na kwietniowe, i na czerwcowe wybory, więc to nie jest czas na zmianę tutaj, na jakieś takie poważniejsze ruchy, ale to nie znaczy, że wewnątrz coś się zaczyna dziać. Poza tym ten przekaz taki jednoznaczny, że nawet tak ważni kiedyś politycy, zwłaszcza jeden polityk Prawa i Sprawiedliwości, trafia prawomocnym wyrokiem do więzienia, traci immunitet, traci prawo do zasiadania w parlamencie, to też w wielu osobach władzy powinno wzbudzić refleksję, i to każdej władzy, żeby była jasność, powinno wzbudzić refleksję, że przestaliśmy być nietykalni, żeby demokracja była zdrową. Na razie chyba wzbudza głównie złość. No wie pan, ale to jest ten etap przed, prawda, a może wzbudza strach, a strach często też złością czy krzykiem wyrażamy. Ale żeby demokracja była zdrowa i żeby miała takie zdrowe podstawy i miała szansę na obronienie, to naprawdę jedną z podstawowych zasad musi być zasada rozliczalności, rozliczalności przede wszystkim polityków. W związku z tym myślę, że tutaj też przyjdzie za chwilę pewne ochłonięcie i z zachowania prezydenta, i z zachowania polityków.
Zobaczymy, jak panowie wyjdą na wolność. Czego im życzę. Nie uważam, żeby należało ich jakoś szczególnie długo przetrzymywać, więc dziwię się panu prezydentowi, że jednak nie po prostu ich nie ułaskawił. A panu ministrowi Bodnarowi? Tak na koniec jeszcze tego zapytam, bo już czeka na nas drugi gość. Ale on nie miał innego wyjścia. On realizował to, a właściwie nawet nie on, przecież to Prawo i Sprawiedliwość zmieniło przepisy. To jest wyrok prawomocnego sądu i pan prezydent mógł po prostu ich ułaskawić, a nie wszczynać procedurę, która wówczas wiadomo jest, że jest rozciągnięta na tygodnie i chyba, że chciano w ten sposób właśnie ugrywać pewną politykę i robić pewną politykę, przykrywając inne problemy w PiS-ie. No my na pewno będziemy się temu przyglądać i pisać o tym na fakt.pl. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję, dobrego dnia. Miło mi dobrego było. Wzajemnie. Naszym gościem była pani doktor Anna Materska-Sosnowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. A naszym kolejnym gościem jest pani Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. I widać równie dobrze. Pani poseł, w przeszłości była pani między innymi też ministrem edukacji, więc zacznijmy proszę od tej dziedziny. Czy pani uważa, że zniesienie prac domowych to dobry pomysł? Uważam, że to dobry pomysł, że to wielkie oczekiwanie oczywiście dzieci, ale rodziców również, dlatego że praktyka była taka, że jak dzieci miały prace domowe, to de facto rodzice też byli w to zaangażowani, ale za tym również powinno pójść pewne odchudzenie podstaw programowych. To znaczy świat się zmienia. Pani poseł, zanim o podstawie programowej zapytam w takim razie, jak definiujemy pracę domową? Czy na przykład nauczenie się wiersza na pamięć w domu albo przeczytanie lektury jest traktowane jako praca domowa w pani mniemaniu, pani zdaniem? Przeczytanie lektury nie traktowałabym jako pracy domowej, natomiast zostawianie, odrabiania lekcji, czy też części lekcji w domu, tak, ale umówmy się, że zostawiam to nowej minister edukacji. Ja od 8 lat jestem w Komisji Obrony Narodowej i już tymi sprawami się nie zajmuję, natomiast jako matka trójki dzieci, na szczęście miałam dziadków, którzy mnie tam różnych rzeczy pilnowali, ale wiem, że to jest taki mozuł też dla rodziców. My jesteśmy w takim momencie dużej transformacji edukacji. Może jeszcze inaczej. Jak ja oddawałam resort w końcu 2015 roku, myśmy w tych międzynarodowych badaniach badających kompetencje 15-latków byli naprawdę bardzo wysoko. Byliśmy na 11 miejscu w świecie, na 4 miejscu w Europie. I wtedy się wydawało, że powinniśmy cyzelować szczegóły, to znaczy potrafiliśmy już wtedy przekazywać uczniom wiedzę, brakowało nam wielu rzeczy w tak zwanych umiejętnościach miękkich, czyli umiejętności pracy w grupie, otwarcia na ryzyko, które zawsze czegoś tam uczy, takiego przejścia z nauczyciela w sensie mentalnym, z takiej pozycji autorytetu formalnego do takiego przewodnika, który też może powiedzieć, słuchajcie, nie wiem, poszukajmy tego razem. Tak, to wszystko proces. I mi się wydawało, że to jest taki świetny moment, żeby dalej pójść w tę dobrą stronę. Przyszedł PiS, zdewastował wszystko i mam takie przeświadczenie, że teraz jesteśmy w znacznie gorszym miejscu niż tym, który ja zostawiałam w roku 2015, no ale to wszystko trzeba po prostu poukładać. Jedno jest ważne, edukacja nie znosi rewolucji, nie przyjmuje jej, co też było widać po tych bardzo gwałtownych działaniach PiS-u, likwidujących gimnazja, podstawy programowe pisane od środka cyklu, a nie od początku. Cokolwiek dzisiaj robimy w edukacji, to musi być spokojne, ewolucyjne i zapewniam Państwa, że kierownictwo Ministerstwa Edukacji o tym doskonale wie. Wspomniała Pani o odchudzeniu podstawy programowej, tylko Pani zdaniem, co powinno zniknąć z podstawy programowej? Panie redaktorze, jeszcze raz, to akurat są rzeczy, które powinniśmy zostawić ekspertom, bo trzeba pogodzić dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że
jeżeli mówimy o pewnym kanonie wykształcenia w XXI wieku, to jest pewien zasób wiedzy, w którym wykształcony człowiek, przypomnę, że w naszej sytuacji dla większości uczelni matura jest również egzaminem wstępnym na wyższą uczelnię, więc jakiś kanon wiedzy być oczywiście musi. Ale w tym wszystkim ważny jest proces rozumienia faktów, tak? Więc ja bym tu raczej bym, znaczy, ale też żeby była jasność, to eksperci muszą wiedzieć, czego te nasze dzieciaki mają się uczyć, żeby ta podstawa taka solidnego średniego wykształcenia była spełniona. A potem to już jest pytanie, czy nie wiem, no, czy matematyka to w takim zakresie, czy w jakimś innym. Tutaj znowu ważniejsza jest sytuacja, w której my potrafimy tak pracować z uczniami, żeby oni tę matematykę rozumieli i wcale tam nie musi być całek na końcu liceum, bo jak będzie rozumienie, to później każdy może jakby rozumieć sobie dalszą część. Także żeby była jasność, ja nawet nie wiem, czy te całki teraz jeszcze są na poziomie maturalnym, za moich czasów były i później też były, no ale chodzi mi o to, że równie ważne jak podstawowa wiedza, którą dzisiaj się zdobywa znacznie łatwiej niż kiedyś, była kwestia tutaj rozumienia procesów, umiejętności pracy w grupach, bo nasza szkoła w przeszłości, na pewno szkoła moja, ale też jakieś tam części nauczycieli, to była taka szkoła, w której najlepsza sytuacja była wtedy, kiedy się unikało ryzyka, i kiedy była duża konkurencja, czyli ktoś dostał piątkę, ktoś dostał piątkę minus i to był taki duży powód do satysfakcji albo jakiegoś tam niezadowolenia. A to jakby nie o to w tym wszystkim chodzi. A czy pani minister Nowacka zwróciła się, czy pani minister Nowacka może zwróciła się do pani, nie wiem, z prośbą o radę, jak powinna postąpić? Tak, my na samym początku, kiedy już było jasne, że zostanie ministrem, rozmawiałyśmy, tak, więc ja to co mogłam... Zdawanie takich matczynych, z matczynych rad, czy... Ale jakich matczynych? Nie, no, jesteśmy koleżankami, no, to co mogłam, to przekazałam, ale też żeby było jasność, no, od czasu, kiedy ja wyszłam z ministerstwa, minęło 8 lat, więc raczej te kwestie, które miałam jej do przekazania, to takiego doświadczenia pracy w administracji, tak? Bo ja miałam okazję pracować w Ministerstwie Pracy, w Ministerstwie Edukacji, więc wiem, jak działa administracja. Natomiast z tą całą resztą to wszystko na tyle się pozmieniało, że myślę, że tutaj moje rady już nie będą cenne, ale oczywiście zawsze służę pomocą, wsparciem. Jesteśmy w dobrych relacjach, nawet bardzo. Pani poseł, chciałbym teraz zapytać o to, co dzisiaj opisujemy na fakt.pl, bo sprawdziliśmy, jak wyglądały wypłaty nagród w ministerstwach w całym 2023. I tak, na przykład najbardziej hojne było Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Suma nagród uznaniowych wypłacanych w 2023 wyniosła tam prawie 29 milionów złotych brutto. Co pani na to? Znaczy, powiem tak, gdybyśmy rozmawiali o normalnym rządzie, takim, który się trzyma zasad demokracji, nie rozdaje pieniędzy na prawo i lewo, szukając pretekstu bardziej lub mniej zgodnego z prawem, żeby te pieniądze rozdać, to i tak oczywiście uważam, że te 29 milionów no, brzmi fantastycznie, ale ja nie miałabym wtedy pretensji o to, że ktoś, kto naprawdę bardzo dobrze pracował w trudnych warunkach, dostaje nagrody. Ale uczciwie przyznam, że w momencie, kiedy słyszę, że PiS rozdał nagrody, przypomnę, z tymi nagrodami już były awantury w dwie kadencje temu, tak, które zresztą, ponieważ myśmy się awanturowali, to, no, to miało to później też konsekwencje dla nas, no to natychmiast i
Sądzę, że absolutnie nie jestem tutaj odosobniona. Wierzę, że jak się słyszy, że PiS rozdał duże pieniądze na nagrody, to na pewno chodziło o to, żeby znaleźć po prostu kolejny sposób na wyprowadzenie pieniędzy. Ja pamiętam, że w czasach, kiedy ja byłam właśnie ministrem edukacji, przez 2 lata poprosiłam o przyznanie jednej nagrody mojej zastępczyni Joannie Berdzi, która bardzo ciężko pracowała przy budzącej duże emocji reformie podręcznikowej, i to była nagroda w wysokości jednej pensji. Jakoś tak to było, więc te 29 milionów robi też na mnie wrażenie. No to jest kwota na cały 2023 rok i ministerstwo. Rozumiem, nie wiem, żeby było jasność, nie wiem ile tam pracuje osób, trzeba by zobaczyć jaka była przeciętna nagroda, żeby była jasność. Jeżeli się chce docenić ludzi, z którymi się pracuje i oni ciężko pracują, a praca w ministerstwie jest pracą absolutnie szczególną, wymykającą się temu, czy 7, 15, 8, 16, tak, bo to czasem wymaga naprawdę bardzo dużego wysiłku. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby nagradzać pracę osób, które na to zasłużyły. Natomiast ponieważ PiS, co wychodzi coraz bardziej, no wszędzie tam, gdzie mógł, po prostu wyprowadzał te pieniądze pod różnymi hasłami, to natychmiast to budzi taką ostrożność, że... Taka czerwona lampka się zapala, pani? No to, taka czerwona, no czy to jest jakiś tutaj kolejny powód, ale trzeba by zobaczyć, ile osób, jakie to były sumy oraz za co te nagrody były przyznawane, bo też, żeby była jasność, no nagroda ma sens nie wtedy, kiedy dostają ją wszyscy, bo to nie jest wtedy nagroda, tylko po prostu dodatek, czy też premia, tylko ma sens wtedy, kiedy się wyróżnia tych, którzy szczególnie zasłużyli na to. Pani poseł, teraz chciałbym zapytać o to, co powiedział Dariusz Joński w ubiegłym tygodniu, ponieważ w Radiu Z zasugerował, że przed komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych powinien być może stanąć prezydent Andrzej Duda. Pani uważa, że to byłby dobry pomysł? Myślę, że Dariusz Joński wie lepiej, kto powinien przed tą komisją stanąć. Myślę, że powinni stanąć przed nią wszyscy, którzy te wybory kopertowe rozważali. Więc jeśli on uważa, że to ma sens, to ja mu wierzę, tak? A jeszcze chciałem zapytać, bo z nieoficjalnych informacji medialnych wynika, że pani ma być członkinią innej komisji śledczej do spraw Pegasusa. Tak. Dobrze, tak. Czy możemy teraz to oficjalnie też potwierdzić, że pani będzie kandydatką ze strony Koalicji Obywatelskiej? Jestem kandydatką na członkinie tej komisji, żeby była jasność, ja przez ostatnie 2 kadencje byłam szefową zespołu takiego śledczego Platformy do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa. My tam się zajmowaliśmy bardzo różnymi rzeczami. Pegasusem też pierwszy raz w roku 2019 i później w momencie, kiedy po wyborach w 2020 roku już to się okazało w pełni, to też dedykowaliśmy temu kilka posiedzeń. W tej komisji również będzie pracował mój kolega poseł Marcin Bosacki, który w zeszłej kadencji był senatorem i on z kolei prowadził w Senacie komisję dedykowaną tej kwestii, więc my nie zaczynamy od zera. Natomiast uczciwie rzecz mówiąc, ten skład tej komisji, on powinien był być zamknięty w ubiegły czwartek, tylko niestety PiS, który ma prawo do swoich 4 członków tej komisji śledczej, przedstawił kandydatury, które w sensie merytorycznym są nie do zaakceptowania, dlatego że akurat przedstawił tam osoby, które nie są, nie wiem, obojętne, zewnętrzne wobec tej sytuacji, ponieważ 3 z tych osób to są osoby, które zajmowały wysokie stanowiska w Ministerstwie Sprawiedliwości, a to właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości poprzez Fundusz Sprawiedliwości
zakupiło Pegasusa, więc no, nie jest możliwe, żeby ktoś, kto był uwikłany instytucjonalnie w ten proceder, nagle był kimś, kto tutaj będzie przesłuchiwał, więc my poprosiliśmy PiS, żeby oni wyznaczyli po prostu cztery inne osoby, bo ta czwarta osoba to jest pan poseł Cieszyński, który co prawda nie jest z Ministerstwa Sprawiedliwości, ale on akurat był odpowiedzialny za tą dużą operację zwaną potocznie aferą respiratorową i tam również się pojawia wątek służb, tak? Tam się pojawiły informacje, że to służby tutaj miały dużą rolę w tym wszystkim odegrały. W związku z tym też ktoś, kto był uwikłany czy współpracował ze służbami, no trudno, żeby te służby, które tego Pegasusa używały, nielegalnie, no dzisiaj siedział i odpytywał, no bo to jest po prostu... Pani poseł, a propos odpytywań, kogo pani w pierwszej kolejności chciałaby zobaczyć przed tą komisją śledczą? Już mnie dzisiaj o to pytano rano. Pozwólcie państwo, jak komisja się ukonstytuuje, my się spotkamy, to ustalimy kolejność osób zapraszanych, żeby była jasność. Prezes Kaczyński na pewno powinien stanąć przed tą komisją. Myślę, że tak, ale oczywiście ciekawe, jak to będzie możliwe, powinien przed tą komisją stanąć zarówno poseł Kamiński, minister Kamiński, jak i minister Wąsik, tak, bo oni bezpośrednio tego Pegasusa, Pegasusa używali. Bo żeby była jasność, kłopot z Pegasusem polega na tym, że po pierwsze został zakupiony z pieniędzy, z których nie mógł być zakupiony. Po drugie, nie ma w przestrzeni polskiej prawnej miejsca na tego typu instrumenty, no ponieważ ten system jest w stanie zassać wszystko, co pan ma w swoim telefonie, łącznie z tym, co pan pisał do kogoś 7-8 lat temu. Nie ma na to przestrzeni, ale też to, co jest ważne, a często się o tym zapomina, to że serwery są poza Polską, są w Izraelu. W związku z tym ci, którzy tego systemu używali, pozwolili na wytransferowanie bardzo wrażliwych danych, ale przy okazji również odsłonili to, co jest dla polskich służb najważniejsze, tak? Więc tu jeszcze jest dewastacja i jakby obniżenie bezpieczeństwa działalności naszych służb. No, same złe rzeczy. To na koniec w takim razie dopytam, jaka byłaby adekwatna kara pani zdaniem za te czyny, które właśnie pani wymieniła? Panie redaktorze, to jest pytanie. To jest pytanie już później do wymiaru sprawiedliwości. My musimy się dowiedzieć, co tam się wydarzyło, ile osób było podsłuchiwanych, bo też przypomnę, no to jest system, który powinien służyć do wykrywania przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, a on posłużył przeciwko Krzysztofowi Brejzie, Romanowi Giertychowi, pani prokurator Wrzosek. No, jako żywo żadna z tych postaci ani nie jest członkiem zorganizowanej przestępczości, ani nie jest terrorystą, więc my musimy ustalić, co się wydarzyło i kto za to odpowiadał, a później już niech właściwe organa decydują, jaka powinna być za to kara. A my z kolei będziemy na pewno się temu przyglądać i na pewno będziemy to opisywać. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję pani poseł. Jarosław Kaczyński i Roma Wąsik w piątkowy wieczór pojawili się przed zakładem karnym w Przytułach Starych, gdzie osadzony jest prawomocnie skazany polityk PiS Maciej Wąsik. Apelowano do ministra Bodnara o szybsze działanie w sprawie ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika. To jest sadyzm ze strony tych, którzy dzisiaj rządzą Polską, mówił prezes Kaczyński. A na miejscu był też i przysłuchiwał się słowom prezesa PiS, reporter Faktu Bogdan Chrywniak. Ogień krzepnie, blask ciemnie, na granicy nieskończony, wzgardzony, okryty chwałą
śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Jarosław! 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 Szanowni Państwo, jest z nami pan prezes Jarosław Kaczyński. Jarosław! 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 To wszystkim chciałem podziękować za to, że Państwo tutaj jesteście i to tak późno, bo wiem, że zaczęło się to o 6:00. Byłem tutaj dzisiaj, byłem wewnątrz więzienia. Rozmawiałem szefem więzienia i jego zastępcą, z panią, no ale chociaż trzeba przyznać, że byli grzeczni, zachowywali się tak jak należy, ale nie uzyskałem niestety nic, to znaczy chciałem za wszelką cenę doprowadzić do choćby krótkiego spotkania z Maciejem Wąsikiem, żeby po prostu z bliska zobaczyć, jaki jest jego stan, w jakiej jest formie. Jak wygląda jego cela? Krótko mówiąc, jak tutaj w tej sytuacji niezwykłej, niesprawiedliwej, haniebnej z punktu widzenia polskiego wymiaru sprawiedliwości sytuacji żyje. To się niestety nie udało. Powoływali się na przepisy, że nie można, że małżonka już wykorzystała 2 spotkania. W związku z tym nikt inny już nie może. Miałem odpowiednie zaświadczenie od pani Wąsik, że jestem osobą bliską, że mogę, no ale niestety nic to nie dało. Nic to nie dało, podobnie jak było w więzieniu w Radomiu, gdzie premier Morawiecki próbował także odwiedzić ministra Kamińskiego. Ale jedne z słowa, które padły w trakcie tej rozmowy, były słowami, można powiedzieć, nadziei. I to nie były moje słowa, tylko słowa naczelnika. Mianowicie, może to już krótko potrwa. Może będzie tak, że jak przyjdzie kolejny miesiąc, to już nie będzie kogo tutaj odwiedzać, bo to się liczy po miesiącu też prawo do odwiedzin. I miejmy nadzieję, że tak będzie. Ale to nie zmienia faktu, że te słowa, które słyszałem, które tutaj wypowiedziała pani Anita Czerwińska, pani poseł, słowa, które mówiły o okrucieństwie tego działania, o jego niesprawiedliwości, że to sadyzmie, który ma tutaj miejsce, to są słowa prawdziwe. I to nie jest sadyzm ze strony tych, którzy kierują tą instytucją. Zakłady karne są potrzebne w każdym państwie. To jest sadyzm ze strony tych, którzy dzisiaj Polską rządzą. Którzy dzisiaj Polską rządzą i sądzą, że ta władza już jest na zawsze i że im wszystko wolno, że prawo nie obowiązuje, a w każdym razie, że ich nie obowiązuje, że mogą robić, co chcą. I dlatego walcząc o wolność dla Macieja Wąsika, dla Mariusza Kamińskiego, walczymy jednocześnie o te największe wartości. I musimy tą walkę kontynuować. Ona nie będzie krótka, nie będzie łatwa, ale zwyciężymy! 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 A od nas na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia w programie Fact Life jutro.